No dzień dobry w tym nowym dniu. Jest wtorek, o 16 maja, niech będzie, że wam już zdradzę datę, bo u mnie z datami to jest bardzo różnie. Czasami film jest publikowany sprzed miesiąca. Fabuła jest bardzo różna, bo wprowadzam jakieś takie czasami pomieszane te historie. Czasami nagrywam coś dwa dni z rzędu, no to dzielę to na dwa odcinki, ale żeby nie była ta akcja taka bardzo monotonna, no to dzielę raz ten odcinek, raz inny odcinek i tak dalej. Tak było na przykład z odcinkiem Zostawiamy trasę, który miał aż 3 odcinki i jeszcze jeden, tam właśnie sprawa modernizacji. Też miało chyba 2 czy 3, kurczę, nie pamiętam, bo jest jeszcze za wcześnie, już jest 8:36. Ale dobra, do brzegu. Jadę sam, bo wiewiór pojechał na jakieś akcje ze studniami. Podejrzewam, że się szybciej dowiemy, co on robił, niż wy się dowiecie, co ja dzisiaj robiłem. Moja akcja numer jeden to jest taka, że muszę podrobić takich tras trochę. Czyli operatorskich tras między właśnie mufami się przeskakuje tam po jednym włóknie lub po tyle, ile sobie tam zamawiają. No i tak, ta trasa jest jedna z takich krótszych, chociaż nie chcę wypowiadać tych magicznych słów, że to będzie trwało dłużej niż krócej, bo te słowa się ostatnio przewijały i to za każdym razem był problem. No i tak, mówiąc do brzegu, jest do wprowadzania kabel do mufy, jest do znalezienia włókno, które jest opisane jako czynne, ale podejrzewam, że chodzi o to, że jest pospawane zwyczajnie. No i muszę je złamać i liczę, że przez około tam, nie wiem, kilka, 4-5 mów przejdzie już do huba, do stacji czołowej, do Olta, że nie będę musiał tam dalej nic zwiedzać. To się oczywiście wszystko okaże na miejscu, bo będzie gość też na tej stacji czołowej, który będzie w stanie mi zapalić latarkę, zrobić pomiar, wtedy będę mógł zająć. Jeszcze zobaczymy, jak będzie ten gość bardzo skłonny do współpracy, bo na razie po pierwszej rozmowie telefonicznej, no to mówi, że jest skłonny, że w razie czego mi zapali latarkę. Chociaż wiem, że oni tam mają swoje tam jakieś roboty, czynności, przygotowują się do przepięć, do uruchomień, no i tak nie zawsze tak miło komuś w ogóle dupę zawracać. Ale poczekamy, zobaczymy, nie? Latarka, fajna rzecz, ale pomiar też będzie bardzo potrzebny, bo to będzie włókno czarne na kilku kilometrach, więc no, światło latarki w włóknie czarnym no, dużo gorzej jest zauważyć niż takie, takim białym, wiadomo. Takie mi się dzisiaj trafiło. A przy pomocy reflektometru wystarczy, że ja paluszkiem lekko zagnę włókno i będę wiedział, chłop będzie wiedział pierwszy, czy to jest to, czy to nie to. To będzie akcja numer jeden. Akcja numer dwa jest, można powiedzieć, że taka sama, bo z innego rejonu do innego rejonu, w sumie nigdy nie liczyłem, ile tych mów jest, ale może być nawet koło 10 na przykład, nawet do przejścia. My z wiewiórem zaczęliśmy już co nieco robić bez was, bo wprowadziliśmy kabel do mufy, przeszliśmy do kolejnej mufy, ale z tej mufy właśnie numer 2 do 3 nie ma już włókien. I słyszałem takie plotki od wykonawcy, że będzie ten kabel dobudowywany i mufa prawdopodobnie będzie wymieniana na nową, tylko to jeszcze nie zostało zrobione, a klient już się piekli, już by chciał, wiadomo jak to jest, nie? Także jeszcze się będę musiał dowiedzieć, czy ten kabel będzie wymieniany, czy niedługo na przykład. Bo jeśli niedługo, to ja będę mógł sobie przeskoczyć ten odcinek i pójść dalej z tego odcinka, no, w stronę huba. Będę w stanie to zrobić. A to zrobimy tylko, kiedy będzie odcinek dołączony, dorobiony. A nawet powiem tamtemu, żeby mi to na przykład pospawał od razu. Kto wie, może by chciał. Może jest taka szansa. A jak nie, no to trudno. No, ja zaparkowałem już w miejscu w okolicach skrzynki, a wy się na pewno zapytacie, co może pójść nie tak podczas takiej akcji. Ja podejrzewam, że nawet kabla nie ma w skrzynce. 2 godziny ustawiłem sobie. No dobra, najwyżej zatrzymam. Podejrzewam, że nie ma kabla w skrzynce, bo nawet jeśli u nas chłopaki dociągają ten kabel, to oni zastawiają go gdzieś po studniach, potem trzeba sobie to przerobić, przebić się, a czasami to nie jest łatwe. Czasami te otwory w tych skrzynkach takich na chodnikowych, tych zewnętrznych, są po prostu zawalone, zamulone jakimś właśnie mułem, piachem, wszystkim badziewiem. A ja na przykład jedynie kabel mogę wypchnąć, nie mam takiej tyczki kurczy, która by można było popchnąć, siły trochę użyć. Nie? Kable są różne, niektóre kable są dosyć giętkie i nie zawsze to tak łatwo idzie. Nie? Miałem kilka takich mam wspomnień, że naprawdę ciężko było cokolwiek to przerzucić. Trzeba było to odkopywać i tak dalej. A oni kiedy są, no to powinni to robić od razu, ale
Często się tłumaczą, że właśnie to klucza nie mam, albo to coś tam, albo nie wiedziałem gdzie i tak dalej. I na przykład nie mam problemu w tym, żeby ten kabel tam gdzieś włożyć, ale czasami to nie idzie, nie? Czasami to jest zawalone, a dla nich to byłoby, kurczę, kiedyś z ich dwóch, trzech, to byłaby szybka akcja, albo wrzuca tyczkę grubą, tyczka przechodzi wszystko, nie? To najgrubsza. Poza tym są dwie, trzy osoby, a czasami wchodzę i tak jest gość ze mną z nadzoru, a ja dopiero kabel próbuję, kurczę, wrąbywać, nie? No i tak tracimy czas wszyscy. Oprócz ich, bo szybciej się zwinęli do domu. Dobra, idę zobaczyć, co tam jest grane w ogóle w tej sytuacji. Dobra, skrzynkę otwieram. O, ho, 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 by to wziął. Ja nie mogę. Tu nie ma miejsca w mufie już na kabel. Ale jest coś, co ostatnio było, co mi dupę uratowało. Czyli guma jest taka sama, jedna za duża. I dzięki temu chyba włożę mój kabel znowu chytrze, w sposób chytry. I oczywiście to, co się spodziewałem, czyli nie ma mojego kabla. I powiem wam, że zimno troszkę jest. Wieje wiatr. Wiatr to nie istnieje, ale wiatr wieje. No i tak, jestem tutaj, tu. Jestem w dobrej mufie. Kabla nie ma, kabel gdzieś jest pewnie w studni. Zaraz sprawdzimy. Przyniosę zwyczajnie haki, to się zaraz szybko okaże. Potem sobie mufę otworzę. No i właśnie to, co wspominałem, zaraz wam to spróbuję pokazać, jest znowu problem. Wszystko jest zajęte, no bo to jest do skręcania badziew, nie? Ktoś założył, kurczę, no nie lubię tych uszczelni, one są obrzydliwe, beznadziejne, nie lubię, nie używam, ale tutaj jest, o, guma za wielka. Bok tu nie włoży, ale będę w stanie to rozkleić. Drugi kabel może wsunąć, bo nie wyobrażał sobie innej historii, sytuacji. Tylko najpierw oczywiście zobaczę, gdzie jest kabel. Dobra, zobaczę najpierw tam, gdzie jest najbliżej. To wygląda troszeczkę, jakby było otwierane całkiem niedawno, ale nie ma. Płytka studnia i nie, to nie jest to. No i chyba tutaj jest ten kabel, powiem wam, ludzie. Bo jest jakiś taki świeży, na kupę, rzucony. No, na pewno ten. Tak, zgadza się. 100% ten. No i będę musiał go wprowadzić tam do szafki, ale najpierw się upewnię, że wszystko jest ok z tym włóknem. Nie będę sobie roboty dodatkowej robić, dopóki nie zobaczę, że to włókno wyląduje w chabie, a potem spróbuję jakoś to zamocować do mufy. Tutaj tak naprawdę jest jakaś jeszcze mufa inna. Co to jest? A to ciekawostka. Patrzcie, to jest mufa tego samego operatora, co tamta mufa. Mógłbym tutaj wprowadzić ten kabel i przejść tam włóknem, żeby tam nie kombinować. To jest z tamtego roku kabel mufa i ktoś sobie to nabudował, czy co to jest, kurczę? Co to w ogóle jest? Dobra, muszę tam wejść głębiej. T-
tak, wciągnę za kabel, powiem wam, że cała mufa się podnosi, bo ja mam zaczepioną ją. Także chyba tutaj wejdę do mufy. Ale to są dwa różne kable w tej mufie, to ja zaraz poznam po samym wyglądzie. 6x12. Nie wiem jaka firma, bo nie jest bardzo to napisane. Kabel, coś tam, coś tam. Aha, Corning. On jest chyba zbrojony w ogóle, bo taki jest sztywny. Dobra, jeden to jest zbrojony Corning, drugi to jest Fibrain. Ten zbrojony leci. No to ja rozpoznam. Corning zbrojony. Rozpoznam go zaraz sam. Bez pomocy przechodnia. No i wszystko to wskazuje, że to jest o ten kabel. 72J do... Nie wiem, czy tam napisane W jakieś. WM. Dobra, to roztwieramy. Dziada. To będzie mym siedzeniem standardowym. I robimy teraz tak. Tak, tu jest ten kabel. Ja sobie w niego wejdę. Tak, to jest kabel zbrojony 72J. Ja teraz muszę odnaleźć kabel do huba, który biegnie, a to będzie ten. Tutaj odnaleźć, tu mam ponumerowane, więc teraz próbuję to włókno odnaleźć, zadzwonię do człowieka, niech mi świeci, mierzy, cokolwiek. Niestety właśnie to włókno będzie mi przychodziło na drugą stronę, więc chwilę się będę męczył, żeby to ogarnąć, ale ogarniemy to, dam radę. No, mogę przystąpić do rozgrzebywania. Moja tuba to szósta. Tutaj niestety jest biała, to jest dziewiąta. I trzeba troszeczkę tutaj uwolnić kilka spraw, żeby się dowiedzieć. No ale fakt jest taki, że one są opisane. Choćby nawet tymi takimi paskami w markerach. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, piąta tu jest na przykład. I mogę sobie przerzucić obok. Trzecia, czwarta. O, czyli moja będzie mniej więcej tam następna, ale tak. Ja wolę sobie popatrzeć za prawdziwym numerkiem, gdzie taka szóstka może być. 2, 3, 4, 5, 6. A to prawdopodobnie jest tutaj. Następna. Ona ma 6 kreseczek markerem zrobionych. 3, 4, 5, 6. O, i włókno czarne muszę wygrzebać. Zobaczyć, czy ono ma moc najpierw według mojego miernika. A potem, czy mogę je złamać, ale to zadzwonię do gościa z huba, no i się dowiem. Ale jakby poszukiwania same tego nie przysporzyły dużego problemu, bo dziękuję za te opisy. Czy są prawdziwe? Powinny być. Ale to się wszystko okaże. No niestety najgorszy błąd w ogóle wszelaki to, że ludzkość wymyśliła kabel 144, gdzie 10 tup jest białych. Wystarczy błąd montażowy w postaci właśnie dalekiego rozszycia i już nie wiadomo. Tutaj na przykład tuby w tym miejscu wychodzą w miarę gładko tam z tego palucha, ale nie widać początku, więc nie ma potwierdzenia takiego zliczenia. Jakbyś chciał liczyć, zapomnij. O, tu jest moja tuba z 6 kreskami. I sobie wygrzebuję to włókno, tutaj sobie je wyłapałem i wychodzi mu na to, że to jest to. Tutaj oczywiście nic mnie nie zmusi, żebym tutaj sobie miernik przyłożył i sprawdził, czy ta moc jest, bo miernik jest też niebezpiecznym trochę rozwiązaniem. Kilka razy zdarzyło mi się, że ja przykładam, a tu bach, pęka. Także ja sobie je przelecę do końca przynajmniej i dopiero w tacce na którymś tam dalej okręgu będę w stanie je sobie zmierzyć dla bezpieczeństwa swojego. Mimo, że pokazywałem wiele razy, jak czyszczę sobie przed takim pomiarem miernik transmisji aktywnej, no to wszystko jest możliwe. Spodziewaj się niespodziewanego. Dobra, teraz muszę tylko sobie delikatnie te tacki położyć, bo to nigdy nie wiadomo, czy któraś nie wyskoczy. Te uchwyty potrafią pękać. To wszystko potrafi Cię zaskoczyć niesamowicie niemiło. Dobra, co ja teraz potrzebuję, to potrzebuję sobie je tutaj odnaleźć, lekko pociągając z drugiej strony. O, jest.
widzę, że to jest na 90%, to jest to. Ale żeby się upewnić, to robimy jeszcze jeden myk, czyli z tej strony sobie pociągam i patrzę, czy z drugiej strony się chowa. Tak, jak mi z drugiej strony mi schowało, to znaczy, że to jest to. I teraz przychodzę znowu do tej strony pierwszej i tutaj włókno już zabezpieczam. Tam, skąd je powyciągałem, wkładam z powrotem. Sprawdzone mam na dwa sposoby, jest ok. Teraz tylko włożę tą zaślepkę, którą wyciągnąłem, zaślepkę fistową do tub. Te tuby trzy, które przyciągnąłem, mogę je też tutaj włożyć, bo przynajmniej one będą tak w kupie fajnie sobie siedziały. No i teraz mogę przejść do dalszego. Tutaj też są tacki źle założone, te pierwsze dwie, bo są za blisko siebie, ale przeżyły jakiś tam okres czasu, spory. I teraz ciągnę dalej. Ciągnę dalej, widzę, że na tym kominie zakręca to włókno i dalej sobie leci napięte jak baranie torby do ostatniego, do ostatniej tacki. I teraz, żeby było wszystko ok, ja nie wiem, czy ktokolwiek czyści takie złącza, ale ja to robię właśnie tak, że sobie biorę chusteczkę i tak sobie przecieram przynajmniej. No trzymam w tym etui, ale to etui to nie jest ani szczelne, ani kurcze, żadnej ochrony nie daje. No i teraz trzeba to zwyczajnie tutaj tylko przełożyć, chociaż nie jest to zazwyczaj wygodne. I przybliżam. O, wychodzi na to, że mocniej tutaj nie ma, bo mi bez problemu pokazuje tutaj czerwoną ikonkę. Czasami coś tam przeskakuje, ale to jest moc taka, która mi dociera po prostu z boku miernika, bo no nie jest to super, hiper miernik niewiadomego pochodzenia. Także dzwonię do chłopa, mówię mu jakie włókno, który port. No i on mi zaświeci, ja to złamię, będzie dobrze. I wysłałem informację do chłopa, który mi zaraz zapali latarkę, sprawdzi, czy tam w hubie nic nie jest podłączone, ale raczej nie podłączone. Wydaje mi się, że na 99% to będzie tutaj to, co trzeba. Nie wiem, czy taka długość oczywiście jest odpowiednia, ponieważ patrząc po rozszyciu, nie, no to wygląda ogólnie dobrze. Dobrze, czyli że to tak sobie leci i leci i leci do tego huba. I po drodze bardzo dużo jest połączeń i nie wygląda, jakby ta tuba była gdziekolwiek rozszyta, żeby miał coś odchodzić, bo wtedy wpadałoby bardzo duże niebezpieczeństwo, żeby tak mogło być. No i pięknie. Moje włókno to jest to. Już nie świeci, bo chłop już latarkę zabrał, ale jest sprawdzone, czyste, puste, wolcie, bezproblemowo to poszło. Ja sobie wydobędę zaraz to turkusowe z tej truby zielonej, przesprawam sobie pigtail, puszczę latarkę i dopiero sobie sprawdzę, czy w tamtej mufie świeci, żeby nie było niespodzianek, bo powiem wam, że tutaj kolorystycznie się nie zgadza to do schematu. Jest drugi kabel 72J, który się zgadza, jeśli chodzi o schemat, bo w tubie zielonej tylko czerwony skręcana wprost do tacki, a reszta zostaje w tacce, czyli tu się schemat zgadza, ale nie jest to kabel zbrojony, więc upewnię się, żeby to było to konkretnie. A mam na to teraz możliwości. Już jestem jakby w domu i muszę się tylko upewnić, że w tej mufie jest przejście. Wtedy tam to wprowadzam. Historia tego miernika też jest ciekawa, bo ja go, powiedzmy, że dostałem do użytku, aby na nim popracować. Potem gość chciał go z powrotem, no bo to był jego. Potem po niego nie przyjechał i miernik mi został. My też mieliśmy kiedyś swój miernik taki, ale został mi ukradziony. Bo kiedyś miałem włam do samochodu i zabrali mi torbę z narzędziami, właśnie taką do spawania, taką samą Neo jak ta. Drugą torbę, taką fajną, kurczę, Stanley Fatmax, która mi została jeszcze z poprzedniej roboty, kiedy robiłem instalację HFC. No i tam miałem też sporo rzeczy, bo no, obcinaczki, zarabiarkę, zaciskarkę, właśnie tam komplet różnych rzeczy, śrubokręty, opaski, kurczę. Kiedyś robiłem cały spis dla policji, bo oczywiście zgłosiłem na policję, no ale to wiadomo, że to na nic, bo jest kamera jak stodoła na osiedlu. Oni przyszli koło tej kamery, jak stodoła, to mówię, taka wielka obrotowa kamera. Podobno właśnie jakaś tam policyjna, to nawet nie jest osiedlowa kamera, tylko policyjna, bo osiedlowa kamera to jest taka ziemniaczana, taki ziemniak, że dramat, naprawdę. No i oczywiście to nic, nie doszło do skutku żadnego, bo pół roku potrzymali, czy rok, potem może nie, do widzenia, ale to wiadomo, nikt się nie będzie uganiał. Mimo, że napisałem, że tam wartość ukradzionych
rzeczy to była 4000, bo w sumie tak mniej więcej wyliczyłem wartość torby jednej i drugiej. Tam był właśnie ten taki za 1000 zł, czy ponad 1000 zł, ten miernik mocy z detektorem transmisji takiej wbudowanym. Więc tak, było trochę tam. A ja mam nawet z tego wideo, tylko że jest taki ziemniak, że naprawdę. A co mi wtedy jeszcze ukradli? W zasadzie to tylko dwie torby narzędziowe i taką moją starą wkrętarkę, którą dostałem na urodziny i naprawdę ją tłukłem kilka lat. Ona już była słaba, bardzo słaba, spracowana, ale była. Ale coś tam jeszcze kręciła. I ją ukradli. Ale jakby się dobrze rozejrzeli po samochodzie, to by znaleźli jeszcze jedną. Nie, może wiertarkę to nie pamiętam, czy miałem, ale na pewno wkrętarkę Makity mogliby jeszcze sobie zabrać, bo leżała w nogach pasażera, bo ją nie mam tak w takim miejscu, tylko w innym, trochę takim przychowanym lekko, nie? No i niestety na wideo widać, jak się tam dobrze przybliży konkretnie, że podchodzą do samochodu, dosłownie, nie wiem, chwilę im zajmuje, żeby otworzyć tylne drzwi, zabierają i idą. A tam w oddali jest ogromna kamera jak stodoła. No ale wiadomo, że potem gdzieś chłopy znikają. No i to zostałem taki jakby ucelowany, jakby jeśli chodzi o te rzeczy, bo na pewno wcześniej musieli mnie przyfilować, że na osiedle wjeżdżam z takimi rzeczami. I taka z tego historia. Teraz co biorę? Biorę z mojego kabla zbrojonego, tuba druga, włókno turkusowe, które jest jako jedyne na zapasie w kominie. Jako ostatnie. No i zobaczymy, czy to jest to, czy to nie to. Tutaj oczywiście też wyjdzie taka troszeczkę mała niekompetencja schematowa, no bo jak? 10 włókien pospawanych i nieodnotowanych. No ale to nic, ja na swoim schemacie też nie muszę mieć wszystkiego, przecież oni mogą... Ale to wydaje mi się, że tak nie jest. Czy to już schemat, to schemat po prostu. A po co założyłem tą osłonkę? Nie wiem, ja nawet nie muszę teraz w sumie czyścić tego włókna, bo ja chcę tylko tamtą mufę otworzyć i zobaczyć, czy ona się będzie świecić. Więcej na razie mnie nie interesuje. Na razie takie mam rozpiździejowice na tym stoliku, ale już. Zrobimy pichtal, przymocowuję latarkę, otwieramy tamtą mufę, zobaczymy, czy to jest w ogóle to. A jeśli nie, no to odwrotnie, to tamtą sobie otworzę, tam przymocuję latarkę, tu przyspawam. Ale liczę, że to będzie to. To jest jedyny kabel, który pasuje do opisu. Fosk paskudny. No, to jest mufa. I ona jest cała pospawana na wprost. To jest tak jakby mufa przedłużająca, ale tutaj, gdzie sobie już zaznaczyłem moje włókno, nie wiem, czy widać, o, świeci się pięknie. Więc ja sobie teraz postaram się to jakoś złamać. Zobaczę, który to kierunek jest ten świecący, który to jest nieświecący. No i zwyczajnie, tam robię spaw, zamykam, potem tu się przynoszę, wprowadzam kabel i nie będę się ceregielić. Myłam się. Pyk. No już wiadomo, który. Ten wolny. Dobra, przymykam to lekko, robię tam spaw, zamykam. No i sytuacja ogarnięta. W międzyczasie oczywiście rozmawiałem przez telefon o sprawach służbowych, czyli co, jakie, ile włókien, ile tu pozajmowane,
No bo te modernizacje się plączą z uruchomieniami i wiecie jak to jest. Dobra, teraz tak, ja to czarne sobie za bardzo wyciągnąłem poprzez pociąganie. I teraz mogę sobie je spróbować tak pocofać, żeby kółka były jak największe. Lub po prostu wszystko ściągnąć i mieć w nosie. Ale postaram się tego nie mieć tak bardzo w nosie. Ale żeby to zrobić, to muszę zrobić coś takiego. Czyli tak, tutaj wkładam osłonkę i tutaj sobie to od początku jednej strony nawijam. Bo to czarne jest to istniejące, którego statki nie wyciągałem. Jego tylko trochę sobie tak uwolniłem pod spawarkę samą. I standardowa procedura, najważniejsza na świecie, pamiętajcie, podpisujemy. Nie pamiętam, jaki tam jest adres. Już pamiętam. To, co jeszcze ważne, a nie jest napisane. Podpiszemy, że to jest MUFA. Obok w studni, zwyczajnie tak napiszę. Dobra, no i zaraz jest tak, o jakąś gumę. Tutaj coś komuś nie wyszło. Ktoś, patrzcie, próbował zalepić otwartą dziurę. Gumą sobie tam pozaczepiał, zgrzał i tak, żeby tylko zaślepić. Także ja sobie to usunę, tego Frankensteina, i tutaj włożę kabel. Nawet będzie pasowało stronami, bo ten kabel zbrojony jest po tej stronie, mój będzie po tej. Wszystko na dobrej drodze. Do sukcesu. Znalazłem bardzo fajną gumę, bo to jest guma zielona. Nawet oryginalna Comscope. Aż mi nawet trochę jej szkoda będzie tutaj dać, ale skoro już taką przyniosłem, to taką zrobię. A teraz zobaczymy, jak zachowa się ta guma po podgrzaniu. Bo nigdy takiego patentu nie ściągałem. Oprócz takich normalnych kabli, że się podgrzewa, przecina i tak dalej. Sama to ona nie chce za bardzo zejść. Tak, żeby się miała potwierać. Kurde, ciapię się trochę, może przesadziłem z tym ogrzewaniem. O kurde, ale flegma jakaś. O, ale obrzydliwa. O panie, a co to się stanęło? Co to jest? No w życiu takiej nie widziałem. Flegmy z takim kremem, kurde, kremem normalnym. Nutella to nie jest, ale jakiś taki karmel może. Pyszności. Znaczy to, że ja wcale nie muszę tego tak bardzo dokładnie oczyszczać do plastiku, bo ten klej też mi złapie, chociaż to nie wiem, czy to do kleju można przyrównać. Troszkę teraz, kiedy jest to takie wystygnięte, to jest takie bardzo plastyczne. Dobra, na tym zapalę moją gumę i tyle. Wydaje mi się, że nie powinno być z tym większych problemów. Dobra, dalej nie robię. Cały kabel zostawiam, nic nie odcinam. Tam jest sporo zapasu tych dwóch kabli, które są w mufie pospawane. Także znajdę tylko początek, który zawsze, ale to zawsze jest gdzieś skrętnie ukryty
do siebie przymocowany. A dobra, już widzę. Dobra, kabel mam uwolniony. Strzałką wkładamy, jest taka strzałka na tej gumie. I ta guma na początku nie ma kleju. Ten klej jest po to, żeby, ten brak kleju jest po to, żeby złapać lepiej ten palec, ten slot. No i dalej zapytacie się po raz kolejny, jak ja kable otwieram. No biorę nóż do okrągłej izolacji, bach, dwa strzały robię. Potem, no teraz nie, ale niektóre są takie kable, że to się tak fajnie przecina i takie płatki śniegu powstają fajne. Kilka razy mi się to udało, nawet na filmie to tak przypadkiem mógł odkryć. No i sznurki dwa są i trzeba go tylko wydobyć. Nacięcie samoautomatycznie powstało i ciągniemy. Ile? A, 1,5 metra. Czyli gdzieś, no będzie mniej niż 1,5. 1,20 m, o tyle. Ta mufa, ona jest, no, nie jest pojemna, także nie można za bardzo ją przewalać. Tutaj gdzieś zakończyłem sznurek i puściłem już niechętnie. Jest. Robi małe nacięcie takie. Jakbyś skrętkę chciał oskurować, możesz tylko to naciąć bez przecinania. Drugi sznurek prawdopodobnie się nie przyda, bo jak wyciągasz, to ciągnij jednocześnie jedną ręką za tuby plus za te sznurki białe, a drugą ręką tylko za czarną izolację. Jak te sznurki białe będą ci w środku zostawać, no to tuby mogą się tam giąć, przeginać i chrzanić, nie? A teraz o, ciągniesz mocniej. O, i nawet zepsułem. Ha, ha, ha. Ale ze mnie bambik. Bo drugi sznurek poszedł mi aż dotąd, tak pociągnąłem za mocno. Ale czy coś to dużo zmienia? Nie, bo patrzcie, robię to samo. Nacinam. O, i już. Muszę uważać, teraz tylko ukręcić, bo ten sznurek mógłby to samo mi zrobić. Ale tym razem się nie dałem już zaskoczyć. Teraz muszę tylko podnajdywać jakieś rzeczy, typu gdzie są moje nożyczki, które wczoraj używaliśmy. A na ten moment ich nie widzę. I są. No i standardowo obcinasz. Obcinaj zawsze do samego początku te śmieci. Bo to jest dosłownie tak, jakbyś się miał nie domywać, kurczę. Chodzić na pół śmierdzący. I do torby na razie chowam śmietnik, bo w obrębie mojego wzroku nie widzę na razie żadnego innego, a nie chcemy śmiecić, wkurzać ludzi. Plus ja kiedyś mówiłem, że pracowałem na stacji paliw jako taki podjazdowy człowiek. Czyli tankowałem gaz i paliwo kobietom podjeżdżały. No i też oczywiście zmiatałem chodnik, podjazd. Myłem dystrybutory, wyrzucałem śmieci, zmieniałem butle gazowe w kuchni, tam gdzie był bar i tak dalej. Także nauczyłem się, że nie wolno śmiecić, bo ktoś to musi przecież sprzątać. Nie, nie to, żebym wcześniej sprzątał, bo należy mieć szacunek zawsze do każdego pracy. Ale śmiecenia sam w sobie to nie uważam. A kilka razy zdarzyło mi się też na przykład strąbić jakiegoś dziada w samochodzie, który pyta wyrzuca na ulicę. Tak, zdarzyło mi się. Te białe wypełniacze tak jakoś ciężej rozkręcić, także pyk, ucinamy to na dwa razy. I już, i sznurki jeszcze raz. Ja już nie używałem jakiś czas tych moich gum bagażowych, żeby sobie mufę przymocować do stolika. Bo nie mam i raczej nie będę miał nigdy żadnego imadła czy uchwytu. Chyba, że mi się kiedyś zdarzy mieć i będę próbował używać, spodoba mi się, no to będę. Ale na razie nie mam, no i nie planuję za bardzo też mieć. Zobaczmy teraz, jak to się otworzyła nasza
mufa. No i otworzyła się bardzo dobrze w miarę, bo tutaj będę musiał sobie moją tubę włożyć na wprost i będzie cacy. Drugą sobie zwinę, no gdzieś sobie zwinę. Nawet nie ma miejsca na więcej tacek, także zwinę sobie albo ją po prostu rozszyję. Ale trochę głupio rozszywać tak niepotrzebnie. Jedną rozszyję, wystarczy. No i wam pokażę taki inny patent, jak zastosować taki uchwyt do foska, którego nie ma. Jeśli chcesz przymocować element usztywniający, co należy zrobić, żeby to zrobić, żeby się trzymało, a żeby wyglądało jak rzeźba i gówno, ale będzie działać zajebiście. Jedziemy sobie, wprowadzam tutaj do gumeczki przez uszczelkę i do środka. Zaczyna napadać deszcz. Chyba rozstawiam szybko namiot. Namiot, w sensie parasol, bo jak dupnie, ale niby chmury nie są takie przerąbane. Więc jeszcze nie wiem, czy tak zrobię. Dobra. Zanim ja sobie zrobię to usztywnienie, to ja mogę sobie tutaj kabel już przymocować do reszty. Tak, żeby mi się nie przesuwało, bo to jest najgorsze, co może być, to przesuwanie się kabla. Najpierw nałożę gumę i potem dopiero sobie przymocuję kabelek nieco niżej, żeby mi nie przeszkadzał. O, tak, żeby było w miarę widać, gdzie się rozszywa, gdzie się zaczyna. Pięknie. Czy sreberko znajdę? Zobaczymy. Najwyżej będę ostrożnie postępować. Jak zamocować takiego kabelka w mufie, gdzie nie masz usztywnienia? Tam pasuje śruba rakowa i koszyk. Tylko trzeba wywalić tą podkładkę kwadratową ze środka. I jeśli masz czym, to obcinasz te takie... Oj. A ja chyba nie mam czym. Obcinasz. Najlepiej jest obciąć. Ale trochę szkoda boczków. Te skrzydełka takie. Z prawej i lewej. A jeśli ci nie szkoda, no to po prostu przykręcasz, ale... chyba mi szkoda. Psucia sobie tego. No i śruba musi być krótka, żeby nie była... Nie opierała się tam o plastik. Zaraz zobaczymy, czy ta mi tutaj zadziała, czy to się tutaj skręci. Bo jak na razie to idzie dobrze. Tak, no. Ogólnie trzyma to zajebiście. Wykurwiście trzyma to. Wygląda tego trochę głupio. Tak wygląda przykręcony koszyk. Normalnie zawsze obcinałem, ale teraz mi się nie chce, bo wystarczy tylko wejść, wziąć młotkiem, przydupić w boczki i one to obcinają. Albo po troszku, no ale niestety się troszeczkę niszczą, więc a że mam knipeksy w miarę dobre, świeże, tam nie wiem, może 2 miesiące używam, to nie będę tego tak obcinać, bo mi szkoda po prostu narzędzia. Ale uwierzcie mi, że to trzyma zajebiście, jak to się wgryza, usztywnienie, to nie mam na to siły. Ja sobie spróbuję to jakoś lekko podwieść tą moją taskę, której nie używam. A nie jest to takie lekkie, bo ona no nie ma za bardzo czym tego zrobić. No i teraz tak, to co mam obcięte w górę, to jest moje. Zieloną tubę sobie obieramy na prędkości. Zanim się dobrze rozpada, to ja to może zdążę szybko ciachnąć. Kurczę, klapka mi odpada od baterii z pawarki, mimo że ja ją zaciskam tak jak należy, to ona bierze się z kubana, odpina.
Jest. Jest. Jeszcze oczywiście zdjęcie opisu, że taki powstał. Na szybko jeszcze cały stolik i zamykamy. Ja pierniczę, jak to się stało? Sama kamera znowu by poleciała, ona nie wiem co ma z sobą nie tak. Plułom zamknięte. Patrzcie, tutaj sobie piszecie białym markerem, potem sobie to zgrzewacie i ten napis staje się niezniszczalny. Oczywiście się pomniejszy bardzo mocno, ale naprawdę warto w ten sposób to zrobić. No i nie przypalić, nie? W zupełności wystarczy. Nie może też zabraknąć oczywiście zawieszki przy kablu. Plus taki opis ręczny zawsze jest mile widziany. Jeszcze kolejna sprawa. Skoro pozyskałem informację, który kabel leci do mufy, to tutaj piszę sobie o. I piszę kilka informacji, które wskazują na to, że to jest kabel zasilający. Teraz tak, kabel dopinam do reszty, tamten zapias doczepiam do reszty zapasu, która tam leży na dole i Fire Ant X w tym momencie będzie. No i powiem Wam, że minęło troszeczkę czasu i przeniosę się w inną trasę. Zobaczymy, jak będzie padało, to się będę zmywał, ale ta dłuższa trasa, o której wspominałem, no to jak otworzę schemat, to może policzę, ile tych muf jest, ale na razie to jadę sobie tak do pewnej mufy, przyspawam tam sobie pigtail i postaram się do olta, do huba wracać. To już jest zupełnie inny olt, wszystkie inne rzeczy. O, to jest mufa, do której ostatnio przyspawaliśmy sobie ten pomarańczowy pigtail. Jako że nie było w następnej mufie już, o, widzę, że sobie wprowadzili się na naszą tackę. Zrobiliśmy sobie właśnie ten spaw, daliśmy tackę, żeby się oddzielić od włókien, żeby latarka nic nie uszkodziła, to się wprowadziły chłopy na naszą tackę. Dobra, nieważne. Trzeba sobie pomagać. Teraz wpinamy ten pigtail i jedziemy do tamtej mufy zobaczyć, czy naprawdę jest ten kabel wymieniony, czy mamy włókna, czy wszystko jest ok. I pyk. Świeci? Świeci. Teraz tylko jakkolwiek to delikatnie zamknąć i przenosimy się w miejsce następne. Mam nadzieję, że tam jest nowa mufa, bo ostatnio jak tam grzebaliśmy, to oczywiście była sytuacja dramatyczna. A to jest latarka, która nam się nie wyłącza. To jest latarka, która się nie wyłącza, tak liczę, że zobaczę zwyczajnie światło w kolejnej. No i powiem Wam najlepsze, że to prawdopodobnie wczoraj została ta mufa wymieniona. Więc sobie zobaczymy, sprawdzimy. Bo pogoda się poprawia. No i jedziemy. No i powiem Wam, że zaparkowałem właśnie niedaleko studni. Za chwilę podjechał samochód, zaparkował mnie na tej studni. Jakbym się spóźnił 5 minut, to miałbym auto na studni, kurczę, gość poszedł do domu i by była dupa straszna. A tak to przynajmniej sobie włączyłem latarkę i zrobię sobie jedną, drugą, ze trzy, może cztery mufy postaram się skombinować. Takie, które są w miarę bezpieczne, że sobie otwieram skrzyneczkę, wyciągam. Ta czwarta to byłaby ta raczej z tym z drabinką, taka co występowało mnie w odcinku z wiewiórem, gdzie ten gołąb chodził. Ale jedziemy. No, jestem przy skrzynce i tak jak sobie myślałem, tak jak udało się w miarę ustalić od trzeciej osoby, bo nie od tych zainteresowanych, bo zainteresowane osoby śpią. Mufa jest wymieniona. Tutaj jeszcze kilka dni temu była taka stara lampucera, czy taki stary fosk. I teraz proszę bardzo, kabel typu NEF, typu NIU, ja pierdzielę. Ale jest duży fist zrobiony. Zaraz sobie ocenimy, świeżo po nocce, jeszcze ciepły.
Jeszcze nie zdążył nawet wyschnąć. Pewnie. O kurczę. Czekajcie. O. Jest twardy. Kabel opisany, no numerkami to standard, ale no niestety. Nie lubię numerków. Powinny być normalnie popisywane, ale to wiadomo, że nie zawsze da się to chyba roztrzaskać, o co tu chodzi. Co możemy tutaj powiedzieć? O, jest mówka świeżo po nocce. Ja to naprawdę ich... Można no, szacunek mieć o jakieś włosy. Jeden jest łysy, to nie wiem skąd ten włos. Jest. No dużo spawów nie ma, ale to wszystko trzeba było tak naprawdę przeanalizować. O, tutaj coś mu dopomogę i schowam. I teraz szukam. Gdzieś powinno się moje włókno świecić. Jest. I teraz muszę tego rozszyfrować, który to jest kabel nowy, ale prawdopodobnie ten, który tutaj podpisany jako NEW. New. A że tak będzie, to się okaże, kiedy ja sobie pospawam to włókno do tamtego, to się wszystko okaże i zobaczy. Niby wszystko fajnie, ale tutaj o, ta nowa tuba. Niedobrze, niedobrze. Wszystko wychodzi na to, że jeśli ten kabel new, czyli to jest ten, no bo wiem, że miał być odcinek dokładany między tą mufą a kolejną, więc ten kabel typu new, jeśli sobie biegnie tędy, o, to sobie leci tędy i tutaj sobie muszę włókno jakieś zająć, kolejne, wolne. Pyk, tam to chowam. Tak naprawdę nie odbiera ten człowiek, jeden i drugi, trzeci, kurczę, którzy to robili, bo śpią jeszcze pewnie po nocce ciężkiej, skoczyli o piątej czy o którejś. Także nie dowiem się, czy to jest ten na pewno i czy leci przez tą mufę, która tutaj jest niedaleko następna, czy jeszcze do kolejnej przypadkiem nie biegną, nie? No bo może tak być. Teraz pozwolicie, że przez chwilę prześwietlę ten obraz. Włączyłem w tryb Pro, ustawiłem sobie 1:60 shutter, czyli migawkę i teraz pyk. Założyłem filtr ND8, najmniejszy jaki mam i widzę, że ekspozycja może być zbyt, no trochę ciemna, ale zobaczymy jak to będzie przez moment. Nie będę zmieniał jej aż do skończenia. Zobaczymy co się będzie działo, chociaż wiem, że światło przecież cały czas się zmienia. Ale chociaż spróbuję raz na jakiś czas zastosować filtry, które mam, aby nauczyć się trochę lepszego kamerowania, chociaż w moich warunkach ciężko czasami coś takiego dostosować, nie? Bo mnie interesuje czasami, żeby no szybko przekazać wam jakieś informacje, coś pokazać. No a nie zawsze da się tego tak wszystkiego dopilnować, jest czas i tak dalej, i tak dalej. Teraz pyk, mam rozbrojone. Mam nadzieję, że to co wyciągnąłem, to będzie moje włókno, które mnie interesuje, że pójdzie dalej. Teraz przykładowo, o, przez chwilę zaczęło słońce mocno dawać, teraz już spadło i widziałem, że tutaj już się robiło bardzo mocno biało, bo teraz mam ekspozycję na minus 0,7. Dobra, żeby nie gadać zbyt długo, to robimy coś takiego. Zaznaczam sobie w moim DWG. Wiem, że nie będzie nic widać, bo teraz mam taką głupią matową folię założoną. I tak, zaznaczam sobie na turkusowo. I tutaj, gdzie jestem, widzicie, nawet tutaj, gdzie jestem, nie ma kabla narysowanego tego nowego. Także po prostu biorę to moje i biorę kolejne włókno z tej tuby, którą należy sobie przejść. Prawdopodobnie to będzie niebieskie kolejne, ale ja zastosuję ten sam kolor, który mi tutaj świeci. Czyli brązowy. Brązowy. I pójdę kolorem tym samym, bo to jest coś, co ten gość, który te schematy buduje, robi. On to bardzo lubi, żeby iść kolorem tym samym. I jak najmniej przeskakiwać. No ja w to wierzę mu i postaram się w tym momencie to dochować. Jestem. O, i teraz proszę bardzo, przez chwilę ekspozycja była w plusie. Tutaj widać, że troszeczkę może już przepalać obraz. Ale jest zero ekspozycja. Czyli może będzie dobrze. No ja mam niestety mały ekranik w kamerze, więc dużo nie widzę, ale rozumiecie. Jeszcze spróbuję sobie opisać ten kabel, którym moje włókno przychodzi. No bo niestety nie są opisane. No i teraz to jest jedyna szansa, kiedy ja jestem, mam światło, wszystko mam. Mogę to opisać.
Nie mam pojęcia, czy te opisy będą uzupełniane, czy nie, ale podejrzewam, że wiecie, że nie. A ja teraz robię to oczywiście na czuja mojego. Bo tamci nie odbierają telefonu. Może oddzwoni potem, może się dowiem w międzyczasie, a może w ogóle się nie dowiem, może szybciej ja sobie to sprawdzę. Z tym, że właśnie po drodze jest jeszcze jedna mufa, ale troszeczkę wątpię, czy ten 144 w tamtą mufę wchodzi, ponieważ tam też jest stary, obrzydliwy fosk. I na 99% jestem przekonany, że powinno to tamtą mufę unikać. Powinno iść bokiem. Bo bez sensu. Byłoby to tam wkładać. A tam, o, tam są piękne sceny, mam gdzieś ponagrywane kiedyś. Piękne sceny z tamtej poprzedniej mufy, którą już z tamtej następnej, od mojego kierunku idąc, no już nie zobaczymy nigdy raczej. Szczerze, ile chcesz za tą robotę, kurwa, Adaś, szczerze. Jo, szczerze, to ją chcę... Dobra, ogarnięte, zabieram. Pik, kwik. No i wyjeżdżam. Ominę jedną mufę. O, to była mała i zła mufa na pewno. No chyba, że ją wymienili przypadkiem, no to tak, ale... Ryzyk fizyk po prostu robię. I nigdzie nie dzwonię. Sam sprawdzę. Nie potrzebuję pomocy. A nie, czekaj ta. Czekaj ta. To są dwie mufy po drodze. Jedna jest mega obrzydliwa, która już dawno została wymieniona. A potem jest jeszcze jedna obrzydliwa, która nie słyszałem, żeby ją wymieniali. Także o, to jeszcze jedną muszę po drodze zwiedzić. No i mam kolejną. Tutaj naprawdę obrzydliwość kiedyś taka mała była. Takie małe Tyco Electronics czy tam coś tam. Bardzo kiepsko się tutaj czas spędzało przy tamtej mufie, jeśli chodzi o wygrzebywanie tam, wiesz, bukien, nie? Te sprawy różne. Zaraz zobaczymy, bo jeśli się okaże, że tutaj tuba brązowa moja jest w ciągłości, a może tak być, to po prostu jadę do kolejnej skrzynki, pomijając tą obrzydliwą. Rozszyta jest brązowa. Świeci się tutaj. No to bardzo dobry to był traf. Czyli ten brąz z tamtym brązem na strzała muszę zrobić. Chociaż to będzie taka tuba brązowa zawsze magistralna, no ale nie będę dorabiał więcej włókien, ponieważ nie rozliczą więcej włókien. Oczywiście, już musiałem się gdzieś skaleczyć w rękę, już zadrapać. A sezon się rozpoczyna komunijny. Na jedną komunię muszę się stawić w sobotę i już będzie łapsko odrapane. No jest pawkom zrobiony. Ja mam znowu włożony filtr ND8, bo tak trochę przyświeca. I ekspozycja, jeśli chcecie wiedzieć, dla tych, którzy się interesują, to aktualnie wynosi równo 0. I to już mogę schować, spaw zrobiony i zaraz przenoszę się do następnej skrzynki. A że muszę odebrać takie skrzynki naścienne, które musimy z wiewiórem jutro zamontować na dwóch budynkach deweloperskich, no to o 14 chciałbym się zwijać, czyli jest 13.07. Chciałbym zrobić jeszcze przynajmniej jedną mufę, zanim dojdę do takiego momentu, że tam się te zgłasza, te kurde studnie i tak dalej. Nie wiem, dlaczego na przykład teraz używają fisty, te okrągłe BD, a raz te fisty tutaj, te kwadratowe FD, one chyba są, jeśli dobrze wypowiadam, no to dobrze, jeśli nie, to mnie poprawcie. Czego bym nie zaakceptował tutaj? Właśnie zbyt dalekiego rozszycia tego kabla, bo wystarczyło, żeby ten początek tutaj zamocować tak naprawdę i już by trochę ta tuba miała lżej. Tutaj każdy centymetr się liczy, skoro taki sposób mocowania został wybrany. Te tuby dosyć mocno skręcają. I czym dalej, to każda będzie miała no, dużo trudniej. To jest to, co nikt nienawidzi w tych mufach, to te blaszki, które
cały czas się gdzieś plączą. Dobra, chowam te moje narzędzia się, pożar Boże, i jedziemy do kolejnych, prawdopodobnie ostatniej mufy. Ale zdecyduję później, bo to, u mnie to się zmienia co chwilę coś innego. O, taki piękny niuans. Wieje jak 100 zł, ale patrzcie, kabel się wycofał z tego. Nawet tutaj tuby widać kolorowe. Otwieramy. Co się tam stanęło? Czy to jest kabel, czy nowy? Nowy, czy stary? Jeszcze nie wiem, bo są tam jakieś zawieszki, ale ich nie analizowałem. Ja sobie to teraz przeanalizuję, głównie po tym, co mi świeci. A tutaj zawieszki też jakieś są. Ale to jest co innego. Tamto też co innego. Ale włókna jeszcze nie wyszły, także na plus. No, wycofały się mocno te kable, ale to się trzyma jedynie tylko na tych kablach, na tych opaskach. Tak mówiąc wam, no, prosto mówiąc, patrzcie. No, to jest ten kabel. Jakby to było zamocowane, to by do tego nie doszło. Do tego cofnięcia się. A że jest jak jest, mamy wynik. I mówiąc wam coś, to i nie widzę za bardzo tego mojego włókna świecącego nigdzie. Zapasy są takie trochę, kurcze, słabawe. I chyba nic tu nie świeci. Jeśli to przychodzi przez mufę z pylunę, no to ja zwątpię trochę w ludzkość. No chyba, że to jest pospawane, bo moje włókno to jest brązowe. A to stopa 16, to nie. To jest odejście, które mnie interesuje. No i tak, przeanalizowałem jeszcze raz schemat. Wygląda, że się na szczęście dupnąłem i w porę się ogarnąłem, bo wygląda, że mufa z peluna, o której wspominam, którym ominąłem, jest wymieniona na nową. I tam zostało mi inne włókno, jakby zaprojektowane, więc ja z tego mojego brązowego będę musiał tam przeskoczyć i przychodzę tutaj na tubę czwartą i włókno pomarańczowe. Więc to już mam znalezione, bo tutaj jest tacka opisana, jeszcze sobie tutaj pociągnąłem, wszystko się zgadza. Tutaj patrzcie, nowa mufa, kurwa, wszystko nowe. Tu jakiś urywek taki jest, o, żółty, pyk. Piękne rzeczy. No i teraz, patrząc na mój schemat, przychodzę moim tym brązowym, tam, którym sobie tam wybrałem, ja je sobie tam niedługo wygrzebię i muszę przejść w tubę czwartą do następnej mufy, tej, której dzisiaj nie będę otwierał, bo będę musiał się do kolejnej jeszcze wrócić. Tuby niestety wszystkie są białe, także nie będzie lekko, ale muszę do tego szybko podejść sprawnie, bo czas mi się kończy dzisiaj pracy. Robi się niebezpieczny wiatr, to możliwe, że zrezygnuję z tej mufy z peluny. Ogarniemy sobie to następnym razem, bo zbliża się taka godzina troszeczkę późnawa na takie gmeranie. I teraz to czerwone, które sobie otworzyłem z nowej tuby, przeprowadziłem tunelami na drugą stronę. Szkoda, że nie ma kurczy mi to przytrzymać tego, bo tutaj muszę dać pod tymi zapasami. No i robię spaw i będę się już tą zawijał. No to wszystko to właśnie, jak są rzeczy niepozwijane dobrze, niepościskane, kurczę, na 4 razy, to tak się właśnie dzieje, że to się wszystko rozpiżdża. Jakby ktoś pytał, to tak, nie ma tych drutów, które sobie można tutaj włożyć i zablokować tackę. Po prostu została trochę to mufa rozgrabiona pod tym kątem.
pięknie. Spakować, zamykać. No i już się stało. No już za dużo rozmyślałem na tej mufie, gdzie teraz byłem. I czas mi się skończył. Ja jeszcze muszę zdążyć odebrać takie skrzynki, żeby wiewiór mógł jutro montować na ścianę. Lub wybrać montaż mufy. Zależy, co będzie, jak pogodowo, bo ponieważ dwie deweloperki będą do zrobienia, dwie skrzynki do powieszenia na ścianę. I są do zrobienia jest tak, kabel łącznikowy do wprowadzenia do mufy, potem trzeba mufę tenio założyć nową na tym kablu z drugiej strony, wprowadzić dwa kable do dwóch budynków i na końcach tych kabli będzie skrzynka taka naścienna. I to jutro może się uda, może się nie uda. Może by się udało, jakbyśmy pojechali tam razem, ale wydaje mi się, że ja muszę dokończyć tutaj tą trasę, którą dzisiaj tutaj tworzę. Bo tamte rzeczy to wiewiór sobie ogarnie spokojnie. A tutaj to ja wolę sobie pogberać w tych gównach. Bo wiewiór może to lubi, ale jeszcze sam nigdy nie robił takiej trasy sam. I tutaj jest wiele takich rzeczy filozoficznych. Tutaj filozofia to jest non-stop. Co wybrać? Mniejsze zło czy większe zło? Bo dobrze to nigdy nie będzie. No i tym samym się z wami żegnam. Podjeżdżam po te skrzynki, zabieram. No i widzimy się w następnym dniu, prawdopodobnie jutro. Spróbujemy dokończyć tę historię, no chyba że będzie bardzo mocno padać, ale wydaje mi się, jak będzie padać, to może parasolem się będę posiłkować. No zobaczymy. Jakbym miał tak powiedzieć, ile mów jeszcze zostało, to tak. Eluna, drabina, ksiądz, ly, taka ly, potem sy, no to 7 chyba. Chyba 7. No plus jeszcze 8 to baterie wymienić. Też można traktować jako mufę, którą trzeba jeszcze raz otworzyć i baterię włożyć. Dzisiaj może zrobiłem niewiele, za to do przodu jesteśmy tą pierwszą akcję, drugą jakby też przynajmniej już jesteśmy rozwinięci, także teraz to już pójdzie zwalnie, bo ja te wszystkie mufy znam na tyle, że wiem gdzie są, nie muszę ich szukać. Także podjeżdżam, otwieram. No i skrzynki mam odebrane, wiewiór się ucieszy, będzie mógł jutro nawiewiórzyć, czyli zamontować na ścianę, jeśli będzie brzydka pogoda, a jeśli będzie ładna pogoda, to zmontuję mufę nową i kabel. On na szczęście się dobrze rozpoznał na tych tenio, bo te tenio, nie można powiedzieć, że tenio są mufy trudne, są łatwe, tylko trzeba po prostu zrobić sobie raz, dwa, trzy dobrze i będzie ok. My to czasami w ogóle się rozmyślamy właśnie, jak należy mocować te kable, czy z taśmą, pod taśmą metalową, czy bez tej taśmy. I teraz właśnie mamy taki etap, że będziemy robić tak, jak instrukcja mówi, czyli nie dajemy taśmy ani izolacyjnej, ani tkaninowej pod port, pod taśmę metalową. No i zobaczymy po powrocie, po zimie, za rok, co się stanie. Czy ten kabel też się cofnie, czy nie, bo wydaje mi się, że to kabel jest ciulowy. Zwyczajnie. I on się po prostu cofa. Trzymajcie się.